tutaj pojawił się argument, że pani Kaja nie chciała podać ręki jednej z posłanek. Zwolennikom zabijania dzieci nienarodzonych ręki nie podajemy. Pokazaliście dzisiaj tutaj festiwal hipokryzji, totalnej hipokryzji. Wspomniano wam akcję Hyacynt. O, tak, spotkamy się w sądzie, pani posłanko. Wspomniano wam akcję Hyacynt. Gdzie wtedy byliście, kiedy PiS próbował dezubekizować kraj? Gdzie wtedy byliście? Kryliście ubeków, którzy 11 tysięcy homoseksualistów w PRL-u zarejestrowali jako, inwigilowali, a potem rejestrowali, przymuszali jako tajnych współpracowników. Nie mieliście z tym najmniejszego problemu, tak? Teraz sobie przypomnieliście o tym i stroicie się w piórka. Wielu homoseksualistów, normalnych homoseksualistów, ma problemy z paradami równości i nie chce w tym uczestniczyć i także nas wspiera. Tylko ideologiczne lobby, którego jesteście tutaj przedstawicielem, ma interes w tym, żeby zniszczyć ten kraj. Zarzucacie nam bycie agentami Putina, a co robicie na granicy polskiej, polsko-białoruskiej? Co robicie na granicy? Destabilizujecie ten kraj od paru tygodni w interesie Białorusi, w interesie zachodnich mocodawców. Nawet Unia Europejska was już, upomina. Pani poseł, proszę nie krzyczeć, a wasza postawa w tej chwili to jest wasz stosunek do demokracji. Odwracacie się tyłem do parlamentu, panie pośle. Panie pośle, niech się pan nie drze, niech się pan nie drze, bo to śmieszne. Chcecie zakazać marszu równości, chcecie zakazać marszu niepodległości, tak? A tutaj się czepiacie nas, że przychodzimy z projektem, który zakazuje wam maszerować, tak? To jest wasz przykład waszej hipokryzji, która się tutaj wylewa. Chciałbym jeszcze sprostować tutaj kwestię pana Barta, taki tęczowy Pinokio, który chodzi po świecie i opowiada bajki. Byłem przy tej rozmowie z panią Kają Godek. Te słowa padły w jasnym kontekście tego, że zarówno Bart, jak i to całe towarzystwo tęczowe śmiało się z ofiar pedofilii, tak jak wy się śmiejecie z ofiar pedofilii, ilekroć o tym mówimy. Wątek historyczny, nie żadni naziści zniszczyli Warszawę, nie żadni faszyści, tylko Niemcy. Ani wojska włoskie, ani wojska węgierskie nas nie okupowały. To przestańcie opowiadać bajki. Widocznie macie mocodawców w Berlinie i w Brukseli, że boicie się po prostu powiedzieć, kto tak naprawdę Warszawę zniszczył. Kwestia samobójstw, kwestia tego, jak cierpią te osoby. Nie pozwalacie im się leczyć. Nic dziwnego, że osoby z zaburzeniami nieleczone cierpią i popełniają samobójstwo. W San Francisco, które jest jednym z najbardziej przyjaznych miast dla homoseksualistów, jest jeden z najwyższych wskaźników samobójstw wśród transseksualistów. Takie są fakty, na które jesteście odporni. Nie chcemy zakazywać chodzenia po ulicy, to do pani Hanny Gill-Piątek. Może pani dalej chodzić po ulicy. Nie będzie pani mogła po prostu organizować manifestacji, która podważa polską konstytucję, która dąży do tego, żeby rekrutować polskie dzieci do ruchu homoseksualnego. Zupełnie wam nie przeszkadza to, że dzieci w okresie, kiedy tworzy się ich psychoseksualność, kiedy to kształtuje się ich tożsamość seksualna, dostają się w łapy oprawców, dostają się w łapy oprawców z ruchu LGBT i tam są demoralizowane. Takie są fakty. Tutaj poseł Winnicki pytał, w jaki sposób są traktowane manifestacje i kontrmanifestacje. Manifestacje, parady równości są ochraniane przez policję. W każde miejsce mogą wejść. Natomiast jeżeli pojawiają się obrońcy życia, pojawiają się obrońcy rodziny, są brutalnie pacyfikowani. Takie są fakty. Zgłaszaliśmy wielokrotnie takie przypadki. Na moich oczach gazowano dzieci nieletnie, kilkuletnie, bo przez przypadek znalazły się na trasie przejścia Parady Równości w Częstochowie. Na moich oczach w Lublinie zgazowano emerytowanego nauczyciela, który stał i robił zdjęcia. Na moich oczach gazowano kobietę, która się modliła w pobliżu Parady Równości. Tak jest właśnie, tak to wygląda w tym momencie. Jest totalna ochrona policji i pacyfikowanie wszystkich osób, które się na to nie zgadzają. Co się dzieje ze zgłoszeniami? Zgłoszeniami trafiają do tak zwanych suwerennych, niezależnych sądów, na straży których stoi Unia Europejska i Bruksela, i tam wszystkie są umarzane.
pomimo tego, że znajdują się liczni świadkowie, znajduje się bardzo dużo osób, które czuje się obrażonych tym, co się dzieje, zgorszonych. Ich sprawy są umarzane. W tym momencie nie mamy ani jednego skazania. Pomimo tego, że w takim Płocku środowisko LGBT rozwieszało sobie, rozlepiało sobie Matkę Bożą Tęczową na tojtojach i na śmietnikach. To jest właśnie wasza tolerancja, to jest właśnie wasze poszanowanie dla innych osób, poszanowanie dla wolności, dla ludzi, którzy chcą się modlić. Kto atakuje kościoły? Wasze lewicowe, homoseksualne bojówki atakują kościoły. To wy weszliście w naszą przestrzeń, w nasz teren i tam urządzacie sobie od dekad harce. Takie są fakty, panowie posłowie i panowie posłanki, którzy tutaj nie jesteście w stanie wysłuchać tego nawet, co ja mówię, bo się odwróciliście plecami. Odwróciliście się plecami do 140 tysięcy obywateli, bo w ich imieniu ja mówię. Do ciebie, bo jesteś homofobem. Dziękuję za to jest właśnie inwektywy. Demokracja w waszym wydaniu. Nie ma zgody na homofobię, panie marszałku. Jeszcze bym prosił, żeby pani Kaja mogła sprostować, bo było do niej jako zastępca. No już może nie, ale ona może sprostować, bo jest sprawozdawcą, a pani zadała pytanie i otrzymała pani odpowiedź na pytanie. Z nazwiska i imienia, ponieważ to pani zadała pytanie. No to jest chyba oczywiste. No niestety, bardzo mi przykro. Proszę, tylko proszę, jedna minuta. Pani Kaja Godek ma prawo postawienia pisma, nie zainwestowała pani, ja nie mam prawa do sprostowania. Aha, dobrze, okej. Okay. Nie ma prawa. Pani zadała pytanie, na które usłyszała odpowiedź. To, że została wymieniona jako zadająca pytanie, to nie jest powód do sprostowania. No bardzo mi przykro, trzeba było lepiej zadawać pytanie. Bardzo proszę pani. Bo pani ma jeszcze czas jako sprawozdawca. Do czego? Ale nie, tylko dlatego, że się zgłosił po czasie. Ale nie krzyczcie państwo, jesteście śmieszni. Bardzo proszę wykorzystać resztę swojego czasu. Ale imienia i nazwiska zostały wymienione. Lub osoba zastępująca. Panie pośle, niech pan siada, nie dopuszczę pana do głosu. Teraz głos ma pani. Proszę stworzyć warunki. Tylko jedna osoba może występować. Tylko jedna, zgadzam się, proszę zejść. Tylko jedna, myśmy też składali projekt obywatelski. Udzielenie głosu będzie złamaniem regulaminu. Ale myśmy też składali. Szanowni państwo, ja w trybie sprostowania, ponieważ wielokrotnie padło moje nazwisko. Ponieważ wielokrotnie padło jako moje nazwisko, chciałabym sprostować. Przedstawiciela może zabrać głos. Obie osoby były zgłoszone. No niech się pan nie zabrał. Tak, żeby były dwie czy trzy osoby. Ale można czyli państwo chcieliby nieustannie mówić do mnie, ale nie usłyszeć odpowiedzi. Proszę spokojnie zaczekać, aż marszałek wyegzekwuje warunki do wygłoszenia wypowiedzi. Panie pośle, niech pan siądzie, niech pan zejdzie przede wszystkim z mównicy, dobrze? Niech pan zejdzie. No jest pan. Nie, to proszę. Tak, bo pani zadała pytanie. No, trudno nie wymienić pani nazwiska, skoro zadała pani pytanie. Dla zasady się opieram, bo już dawno byśmy to pytanie wysłuchali. Ustawa mówi o przedstawicielu, nie mówi o przedstawicielu. Ale w tym wypadku były zgłoszone osoby. Proszę zapewnić warunki. Nie, staram się zapewnić. Dziękuję bardzo. Nie ma prawa mówić druga osoba. Przedstawiciel ma prawo, nie przedstawiciel. Ja słucham osób, które znają i stosują regulamin Sejmu i według regulaminu obie osoby mogą zabrać głos, mieszcząc się w czasie. Tak? Tak. No i bardzo proszę usiąść spokojnie na miejscu. Pani poseł, będę zmuszony panią upomnieć, że przeszkadza pani w prowadzeniu obrad. Zdaje sobie pani z tego sprawę? Potem pani przyjdzie i będzie prosić, żeby pani cofnąć karę finansową. Będzie tak? Będzie. Tak samo pan. Bardzo proszę, zejdźcie stąd. Pan poseł bez maski! 5 minut przerwy. Szanowni państwo, sami wielokrotnie...